pierwsze pytanie dotyczące obecnej sytuacji kadrowej. Jak wygląda sytuacja z powrotem Huberta Matyni? Kiedy możemy spodziewać się jego gotowości do powrotu do kadry meczowej? Czy Kasper Kurzowski jest już gotowy, by zagrać pełne 90 minut? Ja, bis auf die, beziehungsweise ist ja bekannt, dass Kowalczyk und Dabrowski bezüglich der Gelbsperren nicht dabei sein werden. Wiadomą rzeczą jest to, że Kowalczyk i Dąbrowski z powodu żółtych kartek nie zagrają w tym meczu. Wir haben gerade eben die letzte Einheit absolviert. Ich komme gerade vom Trainingsplatz. Heute konnte Kasper Kozlowski am Training nicht teilnehmen, weil er über Nacht sich erkältet hat. Und wir werden sehen, ob es Möglichkeiten gibt und wir entsprechend jetzt noch im Laufe des Tages reagiert, dass wir ihn eventuell, dass er nachreist mit der Mannschaft und mit Benedicek haben wir vorsorglich auch aus dem Training rausgenommen, weil er leichte Rückenprobleme hat, aber er wird mit dabei sein. Wracam bezpośrednio z treningu. Właśnie odbyliśmy ostatni trening przed wyjazdem. Kacper Kozłowski nie brał udziału w treningu, ponieważ w nocy rozchorował się. Prawdopodobnie jest to jakaś forma grypy. Zobaczymy, czy do meczu uda się go przywrócić do gry. To samo dotyczy Benedyczaka, który też ma problemy z plecami i ewentualnie będzie taka możliwość, że oni po prostu dojadą do, jeżeli będą się czuli dobrze, dojadą do nas, do Krakowa. Sonst sind alle einsatzbereit und fit und Matynia. Wir werden gleich dann auch den Kader bekannt geben. Poza tym wszyscy są gotowi i w formie i za chwilę będziemy podamy kadrę meczową. Wir haben letzte Woche nach dem zweiten PS-Spiel am Tag darauf ein Freundschaftsspiel gespielt hier im Ballon und im Prinzip alle Spieler bis auf Stets haben das Spiel absolviert. Martina auch, hat gut ausgesehen. Es war eine gute Prüfung für ihn, sodass er jetzt wieder voll einsatzbereit ist. Bezpośrednio po meczu z Piastem Gliwice na drugi dzień pod Balonem rozegraliśmy taki nasz wewnętrzny mecz kontrolny. Wszyscy poza Stecem wzięli w tym meczu udział, również Hubert Matynia. Widać było, że jest gotowy, że być może zagra. Zur Personalie linke Verteidiger kann ich nur sagen, dass Matta die letzten Spiele, seitdem wir ihn aufgestellt haben, sehr gut gespielt hat. Es gibt keinen Anlass im Moment, sich Gedanken zu machen um einen Wechsel. Das ist nicht notwendig. Co do zawodników meczowych, jeżeli chodzi o pozycję lewego obrońcy, to uważam, że w tych meczach, w których Luis Matta grał od pierwszej minuty, pokazał się z bardzo dobrej strony i nie widzę tutaj potrzeby zmiany. Wir haben im Moment eine gesunde Konkurrenzsituation, weil wir auf jeder Position gesunde und hochmotivierte und einsatzbereite Spieler haben. Mamy w tej chwili taką bardzo zdrową konkurencję na każdej pozycji, ponieważ mamy w tej chwili praktycznie wszystkich zdrowych i bardzo zmotywowanych zawodników. Ich habe heute gerade den Spielern gesagt, dass jeder bereit sein muss in dem Moment, wenn es notwendig ist und entsprechend auch jeden Tag im Fokus sein, so trainieren und sich so vorbereiten auf den Moment, wenn man gebraucht wird. Und ich habe ein gutes Gefühl, die Jungs sind sich über diese Situation bewusst. I ja też rozmawiałem również dzisiaj z zawodnikami, ze wszystkimi zawodnikami i każdemu tłumaczyłem, że musi być w każdej chwili gotowy do pokazania się na boisku, w każdej chwili może być potrzebny i zaprezentować się w jak najlepszej dyspozycji. Okay. Jak może Pan podsumować Wisłę, jej pozycję w tabeli, kadrę, sposób gry? Chodzi oczywiście o kontekst przed naszym piątkowym meczem. Ja, ich denke, dass es ging ein gewisser Ruck durch die Mannschaft nach dem Trainerwechsel. Mit Peter Hyballa haben
hat Wisla Krakow einen sehr emotionalen Trainer an der Seitenlinie und ich denke auch unter der Woche ist er alles andere als ruhig. Myślę, że widać takie wstrząśnięcie w drużynie Wisły po przejęciu drużyny przez Petera Hubale. Widać jego emocjonalne podejście do zespołu w trakcie meczu, ale myślę też, że takie same emocjonalne podejście jest w tygodniu w czasie treningów. Wisla Krakow spielt ein sehr gutes Vorchecking, sehr aggressiv, spielen mit großer Leidenschaft nach vorne. Wisła Kraków gra bardzo taką, presuje dosyć wysoko, gra bardzo agresywnie, chce grać do przodu. Sie haben Spieler, die sich gut bewegen, die viel sprinten können. Ein Stürmer wie Braun Forbes, der Bälle halten kann und immer für ein Tor Gefahr. Für Torgefahr sorgt. Starają się utrzymać przy piłce, chcą grać szybko do przodu i mają w napastniku Brownie Forbesie zawodnika, który zawsze jest niebezpieczny i gotowy do jakiegoś strzelenia bramki. Vor allem in der Anfangsphase, die ersten 20-25 Minuten müssen wir auf jeden Fall diesen Druck standhalten. I z pewnością na początku meczu, w tej początkowej fazie musimy przeciwstawić się temu naporowi Wisły. Schnell unseren Rhythmus finden und unser Fußball spielen. I szybko znaleźć nasz własny rytm i grać w piłkę. Ja, es wird eine anspruchsvolle Aufgabe für uns, keine einfache Sache. Z pewnością będzie to wyzwanie dla nas, nie będzie to jakaś łatwa sprawa. Wisła Krakow hat Qualität, Wisła Krakow steht unter Druck. Wir wollen auswärts auch punkten, insofern erwarte ich ein interessantes Spiel und ein abwechslungsreiches Spiel. Für den Zuschauer. Wisła Kraków ma jakość. Oczywiście są pod takim naporem, że też są tam oczekiwania wyniku. Dlatego oczekuję ciekawego meczu i będziemy musieli tam naprawdę dużo zainwestować, żeby przywieźć 3 punkty z Krakowa. Od czasu przyjścia Petera Hubali do Wisły bardzo popularne stało się sformułowanie gegenpressing. Na ile jest Pan zwolennikiem takiego sposobu funkcjonowania zespołu i czy łatwo jest znaleźć receptę na taki sposób gry rywala? Hatte ich eben erwähnt, dass sie ein gutes Vorchecking, auch Gegenpressing spielen und sehr leidenschaftlich nach vorne verteidigen. Jak już przed chwilą mówiłem, że grają, że presują wysoko i też grają ten Gegenpressing, robią to z taką dużą chęcią i wiarą w siebie. Das ist natürlich ein gutes Stilmittel, um den Gegner unter Druck zu setzen, um den Gegner zu Fehlern zu provozieren. Oczywiście jest to bardzo dobrą podstawą do tego, aby zmusić przeciwnika do błędów, aby wymusić na przeciwniku taką bardziej skoncentrowaną grę. Diese Spielweise erfordert natürlich eine hohe Intensität im Spiel. Es ist sehr kraftaufwendig. Do tego stylu gry potrzebna jest duża intensywność. Kosztuje bardzo wiele takiej fizycznej intensywności. Ich denke, generell, wenn man gegen solche Mannschaften spielt, muss man eine gewisse Ruhe am Ball haben. Von seiner Art und Weise, wie man Fußball spielt, überzeugt sein, den Ball gut laufen lassen. Myślę, że jeżeli chce się dobrze grać z takimi drużynami, trzeba być pewnym swojej gry, zachować pewien spokój przy rozgrywaniu piłki. Wichtig ist es generell, aber vor allem gegen solche Mannschaften nicht leichtsinnige Fehler zu produzieren. Mit Passspiel muss man natürlich ganz klar sein und nicht den Gegner leicht Bälle zu schenken, damit sie dann zum Erfolg kommen. Und desto besser wir den Ball laufen lassen, desto schwieriger sie uns fangen sozusagen, desto mehr werden sie Kraft brauchen und
dann werden sich sicherlich auch Möglichkeiten für uns ergeben. Z takimi drużynami, przede wszystkim z takimi drużynami, które tak grają, ale też ogólnie trzeba być bardzo czujnym i nie pozwolić na łatwe błędy, aby przeciwnikowi, że tak powiem, nie podarować tych piłek i tych okazji do strzelenia gola. Myślę też, że taką dobrą receptą na to jest utrzymywanie się przy piłce, dokładne, dobre podania i cały czas gra własnej drużyny, gra piłką. Czy rywalizował Pan kiedyś z trenerem Hebalą na jakimkolwiek poziomie rozgrywek i czy dobrze się znacie? Wir kennen uns seit 2005, wir haben den gleichen Fußballlehrerlehrgang absolviert. Znamy się od 2005 roku, uczestniczyliśmy w tym samym szkoleniu trenerskim. Sind auch ab und zu in Kontakt, aber nicht allzu oft. Jesteśmy też od czasu do czasu w kontakcie, utrzymujemy od czasu do czasu kontakt, ale nie za często. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal als Kontrahenten gegeneinander gespielt haben. I nie przypominam sobie, żebyśmy rywalizowali przeciwko sobie. Trener wspomniał już o absencjach z powodu kartek i tutaj dziennikarz rozwija ten wątek. Brak Dąbrowskiego, który w tym sezonie jest jednym z filarów drużyny, łącznikiem między formacjami, to duże osłabienie. Czy uważa trener, że da się go jednak zastąpić i tak zestawić skład, by drużyna nie odczuła braku jego i Sebastiana Kowalczyka? Letztendlich werden wir das sehen. Tak naprawdę to zobaczymy to w trakcie tego meczu z Wisłą. Aber wir haben eine gute Qualität in der Breite des Kaders. Ale myślę, że mamy bardzo dobrą jakość w całej kadrze. Tomasz Podstawski wird ihn ersetzen. Tomasz Podstawski zastąpi Dąbrowskiego. Genau. Und ja, Tomasz Podstawski ist ein vorbildlicher Profi. Tomek Podstawski jest wzorem profesjonalisty. Hatte in dieser Saison mit dem Start ein wenig Pech. W tym sezonie miał na początku troszkę pecha. Aufgrund seiner Verletzung hat er natürlich etwas mehr Zeit gebraucht, um wieder Anschluss an die Mannschaft zu finden und Rhythmus zu bekommen. W związku ze swoją kontuzją potrzebował troszkę więcej czasu, aby dojść do rytmu meczowego, aby dostosować się, dopasować do drużyny. Nie trainiert seit Wochen sehr gut, ist absolut bereit für diesen Einsatz und ich denke auch, dass wir gesehen haben, dass er in den letzten Spielen, als wir ihn eingewechselt haben, dass er ein sehr gutes Level hat und dass er der Mannschaft helfen kann. Jest z pewnością gotowy na ten mecz w 100% i myślę, że też widać to było w tych meczach, w których wchodził do drużyny, że pokazał się tam z dobrej strony na wysokim poziomie. Des Weiteren darf man nicht vergessen, dass er auch letzte Saison, seitdem er hier ist, auch überwiegend die Position gespielt hat. Also ich träume ihm das zu, dass er morgen ein sehr gutes Spiel spielt und dass er der Mannschaft die Struktur und die Grundstabilität so wie er das spielt, auf der Position geben kann. I do tego należy też pamiętać, że jest to jego typowa pozycja, że grał już na tej pozycji wielokrotnie i wierzę w niego, wierzę w to, że w jutrzejszym meczu potrafi dać drużynie te podstawy do gry na tej pozycji. Kowal ist in seiner Art, wie er spielt, nicht zu ersetzen. Kowal ze swoim stylem gry, tak jak on gra, jest jakby no, ciężko go zastąpić. Darum geht's nicht. Wir haben andere Spieler und andere Möglichkeiten und wir werden sicherlich auch eine sehr gute Truppe morgen auf dem Platz sehen und alles dafür tun und dementsprechend uns so präsentieren, wie wir uns in den letzten Wochen präsentiert haben und ein gutes Spiel zeigen. Ale tu nie chodzi o jednostki, tak? Mamy bardzo dobrą drużynę i z pewnością pokażemy, będziemy chcieli pokazać się w meczu z Wisłą jako drużyna ze swojej najlepszej strony i zrobimy wszystko, aby wygrać ten mecz. Dziękuję. Jest też naturalnie kilka krótkich pytań o nowego zawodnika, Rafała Kurzawę. Jak trener ocenia jego aktualną dyspozycję? Czy możemy się spodziewać obecności tego piłkarza w kadrze meczowej w najbliższych wyjazdowych meczach? Mit einigen Einheiten würde ich sagen,
gerade zwei. Jeżeli chodzi o kilka treningów, to są to dokładnie dwa treningi. Gestern ist er ins Training eingestiegen, heute war ein leichteres Abschlusstraining. Er wird sicherlich eine Zeit lang brauchen, aber die medizinischen Tests haben ja schon angedeutet, dass er eine sehr gute Basis hat, dass er schon ein hohes Fitnesslevel mit sich bringt. Wczoraj dołączył do treningu, dzisiaj uczestniczył w takim końcowym, lekkim treningu, ale już pierwsze badania wykazały, że ma wysoką intensywność, że będzie z pewnością potrzebował kilka tygodni, aby dopasować się do drużyny. Ich denke im Trainerteam und auch mit Rafa Burita haben wir erfahrene Leute, die entsprechend auch dann in den nächsten Wochen dosieren werden und wir werden ihn stückweise heranführen. Z pewnością mamy w naszym sztabie trenerskim, w szczególności w osobie Rafała Buryty, doświadczony zespół trenerski i z pewnością przy odpowiednim dozowaniu będziemy chcieli, aby doszedł jak najszybciej do poziomu drużyny. Dass er ein reifer, seriöser Fußballspieler ist mit einem sehr, sehr guten linken Fuß, das hat er schon in den ersten zwei Trainingseinheiten angedeutet. I że jest poważnym, bardzo poważnym profesjonalnym zawodnikiem, to już nam pokazał i w szczególności też to, że ma bardzo, bardzo dobrą lewą nogę. Mit ihm haben wir auf jeden Fall nochmal einen anderen Typ von Spieler und eine Qualitätssteigerung in der Breite des Kaders. I w nim mamy z pewnością jeszcze kolejnego dobrego, doświadczonego zawodnika, który z pewnością uzupełni tą naszą kadrę. Trener traktuje Kurzawę jako wzmocnienie na teraz, czy bardziej na kolejny nowy sezon, a najbliższy czas będzie dla niego szansą na odbudowę i aklimatyzację. So oder so auch. Ich gehe davon aus, dass er uns noch diese Saison weiterhelfen kann und natürlich in der nächsten mit Sicherheit. Zarówno jedno i drugie. Myślę, że tak samo może być tam potrzebny i pomocny w tym sezonie, jak i w przyszłym. Wir haben noch einige Spiele vor uns, sind noch der Monat, halber Monat oder noch ein paar Tage, Februar, ganzer März, ganzer April, halber Mai. Wir haben eine Länderspielpause dazwischen, es ist genügend Zeit, um ihn entsprechend so heranzuführen, dass er auch Spiele für uns bestreitet und Spieleinsätze bekommen wird. Mamy jeszcze sporo meczów, zarówno w lutym, jak i w marcu. Potem jest jeszcze przerwa na kadrę i kolejne mecze. Także myślę, że jest wystarczająco dużo czasu, aby Rafała dostosować do poziomu gry naszej drużyny, tak, aby nam jeszcze w tym sezonie mógł pomóc. Czy to trener wskazał tego zawodnika jako osobę, którą chcemy pozyskać i na ile uczestniczył trener w procesie pozyskiwania Rafała do klubu? Meine Rolle ist so, wie sie die ganze Zeit ist. Wir besprechen Spieler, mal gibt es einen Vorschlag von mir oder einen Impuls. Ich bekomme sehr viele Impulse auch von unserem Scouting und von Darek Adamczyk. Und es hat sich diese Gelegenheit ergeben und wir haben relativ schnell alle zusammen die Köpfe zusammengesteckt und haben sehr schnell alle entschieden, dass dieser Spieler uns, wie gesagt, sowohl in dieser Saison, aber auch was die Zukunft von Pogon angeht, weiterhelfen kann. Er kennt die Liga, er hat eine Ausnahmequalität und mit seinen Standards und Freistößen ist ein reifer Spieler, ein guter Junge, ein guter Charakter, ist ein polnischer Spieler, also passt absolut in dem Profil, ja, und bringt das Profil mit. Insofern freut es mich, dass der Verein das ermöglichen konnte zum jetzigen Zeitpunkt. Moja rola w pozyskiwaniu zawodników jest cały czas taka sama. Dużą rolę odgrywa tu oczywiście też nasz dyrektor sportowy Darek Adamczyk. Czasami ja wskazuję zawodników, czasami zawodnicy są mi wskazywani przez naszych skautów i przez właśnie dyrektora sportowego.
Tutaj ta sytuacja się stworzyła z dnia na dzień. Wszyscy dosyć szybko podjęliśmy decyzję o tym, że Rafał na pewno przyda nam się zarówno w tym sezonie, jak i w przyszłych. Jest taką szczególną osobowością. Bardzo będzie nam z pewnością pomocny, w szczególności przy stałych fragmentach gry. I dlatego bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy tego zawodnika. Pasuje on też do naszego profilu. Ma bardzo fajny charakter. Widać od razu jego profesjonalizm. No i w szczególności jest też polskim zawodnikiem. Także cały profil zawodnika bardzo pasuje do naszej drużyny. Bezüglich Rafał Kujawa ist natürlich relativ einfach auch für mich gewesen. Ich kenne den Spieler. Er hat in der meiner ersten Saison eine überragende Saison gespielt und war einer der Spieler, die ich schon damals gerne bei Pogon sehen würde. Und umso mehr freut es mich. Jeżeli chodzi dokładnie o Rafała jeszcze, to było to dla mnie naprawdę łatwa sytuacja, aby podjąć decyzję. Znam go jeszcze z mojego pierwszego sezonu w Pogoni Szczecin. Był on wtedy bardzo wiodącą i wyróżniającą się osobowością i wyróżniającym się zawodnikiem. Dlatego tutaj naprawdę decyzja mogła być tylko jedna. Ostatnie pytanie. Czy Rafał jest przewidziany do gry przede wszystkim na skrzydle, czy z racji swojej uniwersalności trener ma wobec niego inne plany? Ich denke, er fühlt sich natürlich auf den Außenpositionen sehr wohl. Das hat er oft bei Gornik gespielt. Myślę, że widać było w szczególności w tym czasie, jak grał w Górniku, że bardzo dobrze czuje się na pozycjach skrzydłowego. Aufgrund seiner Qualität, seiner Laufstärke, seiner Reife ist er auch in der Lage, andere Positionen zu spielen. Ale w związku z jego jakością, z jego doświadczeniem oraz z jego... Przepraszam. Możliwościami biegowymi, fizycznymi jest też w stanie grać na innych pozycjach.